Cześć, z tej strony Marta Potoczek z bloga Leniwa Niedziela. Dzisiaj zabiorę Was do mojej sypialni, pokażę jak wygląda w środku, opowiem o tym jak zorganizowałam sobie moją toaletkę i opowiem Wam o tym jakie kosmetyki sprawdziły mi się w tym roku, część z nich nie tylko w tym roku, tak naprawdę opowiem Wam o tych, które sprawdzają mi się najbardziej. Zapraszam na ten odcinek. Tak może opowiem Wam o mojej sypialni. 4 lata temu mieliśmy zrobić mały remont, chcieliśmy po prostu przemalować ściany, ale potem okazało się, że trzeba zerwać listwy, potem stwierdziliśmy, że może w sypialniach wymienimy wykładziny i jak się rozkręciliśmy, to tak przez parę miesięcy wymienialiśmy sporo rzeczy. W sypialni aż tak dużo nie zmieniliśmy, ale przemalowaliśmy tutaj ściany. W poprzedniej wersji sypialnia była w takim jasno-szarym kolorze i stwierdziłam, że jednak chcę w domu mieć dużo więcej jasnych kolorów, bieli, bo już na pewno zauważyliście oglądając inne wnętrza, że bardzo lubię kolor biały, bo on wnętrza rozświetla, powiększa i ja też czuję się w nich dużo lepiej. I tutaj ściany pomalowaliśmy kolorem Simply White z Benjamina Moore'a. W większości domu mam ten kolor i naprawdę wybierałam bardzo długo. Nawet w pewnym momencie miałam chyba 7 czy 8 próbek białego koloru i ten kolor uważam, że jest bardzo pięknym białym, bo jest dość ciepły, ale nie żółty i nie ma właśnie żadnych chłodnych w sobie tonów. No i jak przemalowaliśmy sobie już ściany, to stwierdziliśmy, że wymieniamy także wykładziny i listwy. Z listwami, nie wiem jakie Wy macie doświadczenia, mamy z listwy z MDF-u, ale niestety te rogi, wiecie jak się jedzie czasami odkurzaczem, to są leciutko już po tych 4 latach obite, ale wygląda to dużo lepiej. Listwy są wyższe i ładnie wygląda to wykończenie przy wykładzinie. Wykładzina jest szara, tak naprawdę jak ją kładłam, to nasza Java, nasz labrador, która już nie żyje, była wtedy starsza, już taka wiecie jak ze starszymi psami, no troszeczkę brudzą i ze względu na nią położyłam te ciemne wykładziny, no Jawci już niestety z nami nie ma, wykładziny zostały, ale wydaje mi się, że bardzo jasne wykładziny jednak mimo wszystko, nawet jak nie ma się psiaka, to brudzą się, a te szare sprawdzają się super, ale widać też na nich kłaki kotów, także są plusy i minusy. Jeżeli chodzi o meble, to nasza sypialnia na samym początku była zrobiona z mebli Malm z IKEA. Bardzo je lubię i tak naprawdę tutaj ciągle one są. Mam tutaj taki szufladowiec, 6 szuflad, w których trzymamy sobie po prostu bieliznę i jakieś takie, w jednej szufladzie mam rzeczy dodatkowe, które nie pomieściły mi się w toaletce. I także mam ze sobą toaletkę Malm. Bardzo mi się podobała, sporo widziałam inspiracji na Instagramie i na Pinterestie razem właśnie z nią zrobionych. Tylko wtedy, kiedy ja ją kupowałam, nie było jeszcze w IKEA tego takiego lustra z tymi żarówkami wokół. I zdecydowałam się kupić takie lustro, nie pamiętam jak ta firma się chyba, Solet się jakoś ta firma nazywa, to oni robią takie profesjonalne lustra do makijażu. Bardzo fajnie się to sprawdza, to światło jest światłem dziennym, także jak ja szykuję się, szczególnie nagrywając dla Was wideo, muszę bardzo zwrócić uwagę jak się maluję, żeby dobrze to wszystko było dobrane do barwy dziennego światła, bo większość nagrywamy dla Was w ciągu ciepłych miesięcy na zewnątrz, a teraz też przy takim świetle, które imituje światło dzienne, także bardzo istotne jest to, żeby dobrze się malować i nie wyglądać dziwnie na wideo. Jak zapewne zwrócicie uwagę, tu na tej ścianie można by się było spodziewać, że mógłby być telewizor w sypialni, ale ja nie chciałam mieć telewizora tutaj, bo stwierdziłam, że sypialnia ma być takim miejscem, do którego przychodzę i jestem w stanie się w pełni zrelaksować, albo poczytać książki, albo sobie możemy pogadać i ma być tak bez telewizji. Wiadomo, czasami coś tam oglądamy na iPadzie czy na telefonie, ale głównie chodziło mi o to, żeby ta przestrzeń dawała mi dużo spokoju. Jeżeli chodzi o
półeczki na górze możecie zobaczyć, że jest mnóstwo naszych portretów. To są dzieła naszej Gaby, która jest artystką, idzie na studia artystyczne, maluje od naprawdę chyba no już dobrych paru lat. Nie zaczęła jakoś super wcześnie, ale ma wyjątkowy talent. I ja zawsze się cieszę, kiedy ma ochotę nas pomalować. Wrzucę Wam nawet, jeżeli macie ochotę ją followować. Ja uważam, że będzie mega artystką w przyszłości. Jej konto na Instagramie, na którym możecie podpatrywać, co robi regularnie ze swoją sztuką. Obrazy Gaby, jak i także inne obrazy, możecie zobaczyć, że albo są powieszone, albo są na tych półeczkach. Te półeczki też są z IKEA, bardzo fajne, wąziutkie. Można sobie na nich ustawić pionowo książki albo właśnie jakiegoś rodzaju obrazy. Dla mnie fajny sposób zagospodarowania ściany. Można też tam wcisnąć jakąś małą roślinkę, która będzie sobie tak fajnie się wiła po ścianie. Także bardzo lubię ten produkt i staram się go wykorzystywać w wielu miejscach w domu. Z boku szafki Mal możecie zobaczyć taki fajny szklany wazon, w którym jest po prostu gałąź brzozy. Przynieśliśmy ją sobie z ogrodu i stwierdziłam, że skoro zbliżają się święta, to zrobię taką dekorację i pomyślałam, że Wam od razu powiem, jak coś takiego zrobić, bo to jest bardzo proste. Ucinamy kawałek gałęzi, wrzucamy do jakiegoś wazonu, fajnie, żeby on był duży, i ja udekorowałam to taką taśmą LED-ową. Wrzucę Wam linka do takiej samej. Ona kosztuje dłuższa chyba tam kilkanaście złotych, no żaden koszt. Owijamy sobie tą gałązkę i mamy niesamowitą dekorację za parę złotych. Skoro mówimy o sypialni, nie można zapominać o łóżku. Wcześniej mieliśmy łóżko Malm 180 na 200 i teraz zdecydowaliśmy się na tę samą wielkość, bo ja uważam, że ono jest dużo bardziej wygodne niż 160. I łóżko kupiłam tak naprawdę dzięki mojej przyjaciółce, która znalazła dla naszej kolejnej koleżanki w jednym sklepie łóżko i potem ja pojechałam je przetestować do tego sklepu i wszystkie mamy takie same. Wrzucę Wam linka do bloga, znaczy do posta na blogu, w którym wszystkie produkty, które są w sypialni, są podlinkowane do tych sklepów, bo ja nawet nie przyznam się Wam szczerze, nie pamiętam, jak to łóżko się nazywa, ale jest bardzo wygodne, ma bardzo fajne te poduchy. Jak chce się poczytać książkę, to można się wygodnie oprzeć i naprawdę czytelnictwo jest dużo, dużo milsze. Wcześniej mieliśmy Malma, który ma właśnie to wezgłowie twarde i bardzo mnie to wkurzało, że jakby ciężko było usiąść, trzeba było sobie dużo tych poduszek układać i niewygodnie się czytało. Obok łóżka mamy nasze 14-letnie malmy i przyznam się Wam szczerze, że już patrzeć na nie nie mogę i denerwują mnie, bo one są bardzo wysokie i wąskie, a tutaj tak naprawdę jak patrzę sobie na tę moją sypialnię, to wiem, że fajniejsze te szafki nocne byłyby szersze i niższe. Także jeżeli macie, gdzieś widzieliście szafki, które są właśnie niższe i szersze, ale też mają szuflady, bo ja chcę mieć wszystko pochowane. Im jestem starsza, tym bardziej idę w kierunku jednak chowania rzeczy, a nie takich pięknych, otwartych szafek. One mi się bardzo podobają, ale potem się okazuje, że a tu mam jakiś ciśnieniomierz, a tam mam jakieś tabletki i nie chcę mieć tego na wierzchu, chcę to mieć pochowane w szufladach. Także szukam takiego czegoś, jakby coś, dawajcie mi znaka, jeżeli takie widzieliście, białe. Sporo osób zawsze na Instagramie pyta się mnie o to, skąd jest ta lampa, która wisi tutaj w sypialni i bardzo podobną mamy w salonie. Ta firma nazywa się chyba AI Illuminate. Też w tym poście na blogu podlinkowałam, także możecie sobie zobaczyć. Przepiękne są te lampy z takimi niemalże przezroczystymi materiałami. Dla mnie to jest po prostu kwintesencja takiego klimatu lata i wakacji i bardzo mi tutaj do tego wnętrza pasowały. Chociaż mówiłam Wam, że lubię mieć wszystko pochowane, to w przypadku toaletki nie do końca. Część kosmetyków może tutaj stać, one wyglądają dla mnie bardzo ładnie, więc nie mam z tym problemu i wszystko jest dostępne zawsze wieczorem czy rano, jak się szykuję, mam szybciutki dostęp. Bardzo dużo kosmetyków trzymam w takich akrylowych pudełeczkach, też rzucę Wam linki do takowych i tam sobie przechowuję wszystko do makijażu. Jeżeli chodzi o jakieś takie pędzle do makijażu, to trzymam je po prostu w takim, to jest pojemnik, w którym była świeca. Ja później ją po prostu wsadzam do gorącej wody, wytapiam tę reszteczkę wosku, która została i potem w tych ładnych szklaneczkach trzymam sobie właśnie pędzle. Obok toaletki trzymam sobie też na takiej marmurowej tacy perfumy. Bardzo dużo na Instagramie było pytań, czy ja mam swoje ukochane zapachy. To jest bardzo, ale to bardzo trudny temat ze mną, żeby mi się jakiś zapach podobał. I mam dwa, które bardzo lubię, od razu Wam pokażę. I wiem, jakie są nasze preferencje zapachowe. To jest mój zapach ukochany, Prada Candy Floral, ale wiem, że już nie ma go w normalnej sprzedaży, ale w sklepie Notino jest, więc wrzucę Wam linka. Jeżeli lubicie takie kwiatowe, delikatne zapachy,
dla mnie po prostu bardzo orzeźwiający i fajny zapach i ulubiony. Stosuję go chyba większość czasu. Jak ktoś mnie zna, to wie, że to jest mój główny zapach. A na jakieś takie specjalne wyjścia, taki cięższy troszeczkę zapach Jo Malone Peony and Blush Sweet, nieważne. Piwoniowy, ale taki troszeczkę mocniejszy zapach, przecudny. No i dobra, teraz prosiłam Was dzisiaj na Instagramie o to, żebyście zadały pytania, jakie chcecie o kosmetykach i pierwsze i najczęściej powtarzające się to, żebym powiedziała, co ja robię z włosami, że one tak wyglądają. Część rzeczy dostajemy od natury, części nie. No i w przypadku włosów jest tak, że to jest coś, co dostałam od natury. Włosów mam 3 razy tyle, co przeciętny człowiek, także one po prostu z natury takie są. Chciałabym dostać trochę mniej włosów, a lepszą przemianę materii, no ale co się dostaje, to się dostaje. Także włosy z natury są po prostu bardzo gęste, ale już powiem Wam, co do nich używam. Mam włosy bardzo grube, naturalnie nieco ciemniejsze. Jak followujecie mnie na Instagramie, to pewnie widzieliście, wrzucałam ostatnio, jak wyglądałam jako nastolatka w czarnych niemalże włosach. No od wielu lat są już blond, ale są farbowane. Staram się to robić oczywiście bardzo delikatnymi sposobami. Nie robię tego sama, tylko robi to za mnie moja fryzjerka. Ale nadal od rozjaśniania włosy zawsze się niszczą. Także jeżeli chodzi o pielęgnację, mogę zrobić dla Was takie wideo, w którym pokażę, jak te włosy układam, bo wiem, że dużo osób pytało się, jak zrobić takie loki, to jest jakby chyba osobne wideo, ale powiem Wam, co używam do pielęgnacji. Ta seria z Kerastase jest, uważam, rewelacyjna, dlatego że włosy są dzięki niej dużo bardziej nawilżone i mniej narażone na to, że niszczą się przy układaniu pod wpływem temperatury i te dwa produkty stosuję po każdym myciu przy układaniu włosów. Zamiennie też używam tego olejku do włosów, a Michał także używa go do brody. Bardzo też fajnie nawilża, bardzo niewielka ilość, dosłownie kropelka na rękę, leciutko ugniatamy i dzięki temu też te końcówki dużo fajniej wyglądają i włosy są dużo bardziej lśniące. Ponieważ moje włosy lekko się kręcą i zawsze po umyciu chcę jak najmniej je niszczyć przy rozczesywaniu, stosuję taki produkt, on jest właśnie dedykowany do włosów blond farbowanych i jeszcze do tego pozwala je dużo łatwiej rozczesać, także przed suszeniem, gdy rozczesuję, to. A jeżeli chodzi o rozczesywanie, to ta szczotka, to się nazywa Olivia Garden Eco Hair, do rozczesywania po prostu fantastyczna. Miałam inną, wymieniłam na tą i naprawdę super, super zakup. A jeżeli chodzi o układanie włosów, tak jak na pewno zwróciliście uwagę na wielu wideo, jak jestem na zewnątrz i słońce poświeci, to mam mnóstwo takich małych włosków, które nie chcą zupełnie się poddawać temu, co robię, więc nigdy nie używałam za bardzo lakierów, ale po paru wideo, które obejrzałam i zobaczyłam te takie małe dingsy, które gdzieś tam wystawały, zakupiłam spray, bo zależało mi na tym, żeby kupić spray, który nie jest taki sztywny i nie mam takiej skorupy na głowie, tylko one są takie fajne, właśnie mięciutkie i ładnie się układają. I ten spray z Alterny jest właśnie taki bardzo delikatny, ale ładnie umie to wszystko tak utrzymać w ryzach. Kolejne pytanie na Instagramie było, jak wygląda moja codzienna pielęgnacja cery i co robię, że ona tak dobrze wygląda. Nie wiem, czy wiecie, ale ja w marcu kończę 44 lata i tak do 40 nie za bardzo przejmowałam się pielęgnacją. Jak się pokremowałam, to było fajnie, ale nie zwracałam na to aż tak dużej uwagi. Aż zobaczyłam, że ta moja skóra jest coraz bardziej sucha. No i tak stwierdziłam, że chyba czas jednak się ogarnąć, bo już lepiej nie będzie. I parę lat temu zaczęłam bardzo intensywnie pielęgnować cerę. Po pierwsze, regularnie używam masek, przynajmniej raz w tygodniu. O maskach za sekundkę Wam powiem, ale codziennie nawilżam. Jak byłam młodsza, moja cera była mieszana i była dużo bardziej, naturalnie dużo lepiej się natłuszczała. Natomiast z biegiem czasu poszła w stronę cery normalnej i szczególnie w takim okresie jak teraz, kiedy jest jednak sucho w pomieszczeniach, muszę bardzo zwracać uwagę na to, żeby ona była dobrze nawilżona. I teraz opowiem Wam o mojej ukochanej marce, która nie jest dostępna stacjonarnie w Polsce, ale można sobie zamówić. Wrzucę Wam też do niej linki. I to są kremy Charlotte Tilbury. Ja w ogóle uwielbiam tę markę. Odkryłam ją parę lat temu w Londynie i mimo tego, że wcześniej byłam fanką Bobbi Brown, którą też nadal lubię, ale uważam, że te kremy są dużo lepsze. Fantastycznie się wchłaniają, skóra jest taka jędrna, ale nigdy nie jest lepka, bo dla mnie nie ma nic gorszego, jak ja się nakremuję i czuję ten krem na twarzy. Dla mnie on ma być bogaty, ale wchłonąć się pięknie i skóra jest potem taka elastyczna i miła w dotyku. Także
Ten krem używam od 5 lat i ciągle tak samo świetnie działa. Moja skóra jakby w ogóle się go jeszcze nie nauczyła i za każdym razem reaguje rewelacyjnie. Przed kremem stosuję serum i do tej pory stosowałam serum z Caudalie Premier Cru. Natomiast w ostatnich 2 miesiącach chyba kupiłam właśnie Charlotte Tilbury Magic Serum. I ono daje efekt takiego rozświetlenia, glow dla skóry i połączona właśnie z tym kremem fantastycznie ta skóra wygląda. Dużo młodziej, dużo bardziej jest taka witalna, żywa. Aż miło się patrzy, jak to dobrze wpływa na jej wygląd. I to by było chyba tyle w temacie pielęgnacji dziennej, natomiast jeżeli chodzi o pielęgnację nocną, to używam sobie takiego olejkowego serum z Caudalie. Bardzo długo już go używam, też chyba z 6 lat i naprawdę nie jest to takie mocno tłuste, ale bardzo fajnie odżywia, dodane do kremu nocnego i też już postawiłam na Charlotte Tilbury. Ten krem nie jest przyjemny w dotyku, nie wchłania się super, ale jak wstaję rano, to ta skóra po prostu jest jakby, pum, zabrało mi 2 lata, więc ignoruję to, skoro on tak dobrze działa i mocno, bardzo odżywia i mam wrażenie, że ujędrnia i powiedziałabym, że z wszystkich produktów, z których korzystam, to daje naprawdę mocne efekty. A jeżeli chodzi o pielęgnację oczu, też od lat jestem wierna jednemu produktowi, to jest krem z Bobbi Brown. Naprawdę fantastycznie nawilża, też dobrze się wchłania, mimo tego, że jest bardzo, ale to bardzo gęsty. Wiecie, ja już jakby mam swoje lata i oczy nie są moją silną stroną. Jest tutaj taka tendencja do przesuszania się, do tego, że one lekko potrafią podpuchnąć, także ten produkt super. Słuchajcie, oczywiście każdy z produktów, bardzo jego dokładną nazwę, czasami po francusku, wpisuję Wam w opisie pod wideo. Tam też będą linki i będzie osobny post na blogu, w którym wszystko wyłuszczę dokładnie i opiszę, jakie są moim zdaniem zalety tych produktów. Także tyle w temacie pielęgnacji, a teraz przejdziemy sobie do makijażu, bo dziewczyny dzisiaj stwierdziły, że chcą wiedzieć, co ja mam dzisiaj na twarzy i czym się malowałam. No dobra, to po kolei. Tu widzicie na mojej twarzy, jak wszystko wygląda nałożone, a ja opowiem Wam, jak maluję się. Dla mnie makijaż musi być wykonany w maksimum 10 minut. Do tyle już doprowadziłam swoje ręce do perfekcji, że jestem w stanie zrobić to szybko i chcę mieć produkty, które fantastycznie wyglądają na skórze, które szybko się aplikuje, dobrze się blendują. Także mam swój stały zestaw, także używam go od wielu lat. Z nowości mam 2 rzeczy i od czego zaczynam? Może najpierw powiem Wam o narzędziach. Jeżeli chodzi o nakładanie, to nakładam albo palcami, wiem, że niektórzy się oburzą, ale tak czasami robię, albo używam pędzel z Zoewy, a potem wszystko sobie układam beauty blenderem. Że beauty blender można zmoczyć w wodzie, a ja czasami stosuję z Maca ten taki Prep and Prime. Spryskuję po prostu i sobie tam wszystko układam. Zanim nałożę podkład, stosuję primer i też Charlotte Tilbury Wonder Glow. To jest mój nowy zakup. Mam go 2 miesiące. Wcześniej stosowałam, ja lubię takie rozświetlające primery i wcześniej stosowałam z Becky. I uważam, że ten jest fajniejszy, ale ten z Becky też jest ok. I jeżeli chodzi o podkład, bo o to są chyba najczęściej pytania, to jak czytaliście na blogu w 2015, pisałam, że kocham podkład Bobbi Brown i uważam, że on nadal jest super, a potem spróbowałam z Charlotte Tilbury i używam od naprawdę 5 lat Magic Foundation, a teraz będąc na wyjeździe właśnie dorwałam Airbrush Flawless Foundation. One są bardzo podobne w konsystencji. Ja lubię cięższe podkłady, dobrze kryjące. Dla mojej skóry one są lepsze, natomiast jeżeli lubicie lżejsze, to też z tej firmy są. Ja takie może bardziej używam latem. Fajne jest to, że możemy sobie stopniować ilość krycia, można nałożyć go troszeczkę, bardzo ładnie kryje, a potem jeżeli mamy jeszcze jakieś tam niedoskonałości, to można dodatkowo dołożyć tego podkładu. Oczywiście są też, jeżeli chodzi o Charlotte, przeróżne concealery i tam beauty, jak to się nazywa, Beauty Light Wand.
używam na specjalne wyjścia. Natomiast tak jak dzisiaj nie stosowałam niczego poza podkładem i na codzienne wyjścia nawet się tam nie trudzę. Chodzi o to, żeby było szybko. Natomiast większe wyjścia, jak gdzieś tam naprawdę muszę, wiem, że będziemy na przykład, nie wiem, nagrywać w gorszym świetle albo wychodzę na jakieś takie wyjście, to wtedy jest trochę więcej tego make-upowania. Najwięcej pytań było o to, czym ja dzisiaj pomalowałam oczy. Od 5 lat mam te same cienie i najgorsze jest to, że już nie ma identycznych. Są bardzo podobne z Toma Forda. Kiedyś byłam na takim kursie malowania u Magdy Pieczonki i ona mi poleciła właśnie na taki codzienny makijaż te... Zaraz Wam pokażę, jak one wyglądają. O, już jak widać są nieco zczołgane. Ale słuchajcie, mam je 5 lat. Nic się z nimi nie dzieje. Po prostu nie ma żadnej alergicznej reakcji oka. Więc używam w kółko i jak widać jeszcze naprawdę używać będę mogła dość długo. Bardzo podobna paletka, troszeczkę jest chyba inny ten brąz, także możecie sobie zerknąć, wrzucam Wam do niego linka. Przepiękne są te brązy, takie właśnie naturalne, te moje oczy, które mam piwne, fajnie to wyciąga. Jak widać najczęściej używam tego koloru, bo do takiego codziennego makijażu, do fajnego podkreślenia tej części oka on nadaje się najbardziej. No i te brązy, jak widzicie, są pod spodem też puszczone i właśnie w tej części tutaj, także dla mnie, nie wiem, 95% czasu używam właśnie tych cieni, nie potrzebowałabym żadnych innych. Kreski na oku z reguły robię tym, czym jest Bobbi Brown, to jest takie coś i ja to po prostu sobie nakładam na pędzelek i maluję tym kreskę. Też mam naprawdę go kupę czasu. Jeżeli chodzi o róż, musicie zobaczyć, jak on wygląda. Róż jest z Narsa i to jest, oni to mają takie nazwy, ten się nazywa Orgazm. Natomiast jeżeli chodzi o puder, to jest puder z Hourglass, chociaż Michał mówi, że ja się po nim błyszczę na wideo i szukam teraz matującego pudru. Ten jest taki rozświetlający. Ja bardzo lubię taki efekt glow i te wszystkie produkty z Hourglassa są raczej takie właśnie nadające ten efekt. Bardzo go lubię na co dzień, ale muszę sobie właśnie coś nowego znaleźć do naszych wideo. No dobra, to chyba są wszystkie na dzisiaj kosmetyki, bo już nie chcę, żeby znowu to wideo wyszło jakieś takie półgodzinne. Dajcie znać, czy używacie któryś z nich. Słuchajcie, wideo nagrałam dla Was dlatego, że idzie Black Friday i dzięki temu można naprawdę trafić niezłe okazje na kosmetyki, które wiadomo, często nie są tanie, ale tak jak mówiłam Wam, mi niektóre służą przez 2-3 lata, także uważam, że idą święta, można kupić sobie coś bardziej ekskluzywnego, także linki wrzucam Wam pod spodem, może coś Wam się spodoba, a może coś używajcie, dajcie znać, czy Wam się sprawdza. Na dzisiaj to już będzie wszystko. Koniecznie zafollowujcie mnie na Instagramie, są 2 konta, wrzucam także w opisie pod spodem. Tam na co dzień możecie zobaczyć, pokazuję czasami jak układam włosy, jak się maluję. Jeżeli wideo Wam się podobało, dajcie kciuki w górę, zasubskrybujcie kanał, wciśnijcie dzwonek, dzięki temu będziecie dostawać powiadomienia o tym, kiedy nowe wideo się pojawiają, bo mam nadzieję, że zauważyliście, że wrzuciliśmy w tym tygodniu wideo w środku tygodnia i jest wideo o pysznej potrawie z jajek, łącznie z gadżetami, jakich można użyć do gotowania. Także jeżeli nie widzieliście, koniecznie pędźcie zobaczyć tamto wideo. Teraz postaramy się do końca grudnia wrzucać częściej filmy, także subskrypcja na pewno Wam pomoże w tym, żeby śledzić, kiedy się pojawiają. Do zobaczenia w następnym odcinku.